co jest wartością w takim razie? Nagle stanąłem wobec faktu, że mam robić film współczesny, ale to taki nie współczesny w ogóle, tylko że dziś. Dziś o godzinie tej i tej odbywa się akcja mojego filmu. Agnieszka Holland bardzo to dobrze oddała w scenariuszu i w sytuacjach. Te sytuacje były nam znane z życia dziennikarza Ryszarda Kapuścińskiego, który nagle, że tak powiem, stracił grunt pod nogami. Z jakichś powodów politycznych przestał pojawiać się w telewizji, przestali drukować jego artykuły. Wydaje mi się, że sprawa jest już nieaktualna. Sam wtedy zrezygnowałeś. Przecież cały czas we mnie wmawiałeś, że mogę jechać tylko ja, że nawet mam czas na podjęcie decyzji. No widzisz, znowu się denerwujesz. No i przestał wyjeżdżać za granicę, a on był w ogóle jedynym człowiekiem, który łączył nas ze światem i to takim światem, którego wtedy nikt nie znał, jeździł do tych krajów właśnie, które dopiero się tworzyły. I był jednym z najciekawszych naszych dziennikarzy. A rewolucji ile pan ma za sobą? Sporo. O. Dwa razy na Kubie. Pierwszy raz, kiedy Fidel zajmował Hawanę, drugi raz w czasie Zatoki Świń. Później byłem w Chile. W czasie nieudawnego przewrotu jeszcze za prezydenta Freya, później kiedy ginął Allende, następnie Peru, Boliwia, w Wenezueli byłem z partyzantami, potem Stupamaros w Urugwaju, następnie byłem świadkiem przewrotu chłopów brazylijskich Nordeste, no i Afryka, tam to już tych przewrotów by się zebrało chyba studzin. Rola Zbigniewa Zapasiewicza jest jedną chyba z najlepszych ról, jaką zagrał w filmie. Ta rozpiętość, ta umiejętność oddania takich nieuchwytnych, by się wydawało, uczuć się z czymś, no co nie jest łatwo, dać na ekranie. Jerzy, myśmy się wyprowadziły. Słucham? Myśmy się wyprowadziły z Gabcią. Coś ty zwariowała. Tak, nie będziemy o tym rozmawiać przy dziecku. Nie szukaj mnie. Mój adwokat prześle ci pozew. Ja dużo pamiętam jednak z czasów realizacji tego filmu. Ta część sądowa była rozpisana na wspaniałe role. Przyjechali aktorzy, aktorki z całej Polski. Szczęśliwe, że będą miały taki epizod tego kłamania przed sądem. Wspaniali ludzie. Zaczęliśmy te próby, normalnie w prawdziwym sądzie, chyba na Lesznie, ja nie pamiętam, głowy nie dam. Do pokoju i rzucił na tapczan. Przestań mówić! Scena przedostatnia, bardzo ważna i dramatyczna, czyli moment śmierci głównego bohatera. I chodziło o to, że trzeba było pokazać spaloną twarz dzień wcześniej. Jeden z statystów został wezwany czy wynajęty do takiej próby w pokoju pań charakteryzatorek i przez 4 godziny one na podstawie zdjęć sądowych, które pokazywały, jak wyglądają ludzie spaleni, charakteryzowały tego statystę. No jak już było to gotowe, przyszedł pan Andrzej, zobaczył, zatwierdził to i ten statysta też poprosił lustro, że chciał zobaczyć. No i zemdlał. Tak się staraliśmy w naszym zespole X wspólnie, żeby ci, którzy, na młodsi koledzy, wśród których była też Agnieszka Holland, żeby oni pisali scenariusze, żeby byli moimi asystentami, żebyśmy coś robili razem, wspólnie. Że to jest wtedy wyraźniejsze. To mi niesamowite w ogóle wrażenia z pracy z Wajdą, bo to się wtedy jest w sztabie takim pełnym, ten sztab się naradza, to nas było Edward Kłosiński, Wajda Zapasiewicz i ja. Jak patrzyłem na kostiumy wiesi, nawet na scenografię, na te wszystkie problemy, które wtedy były, z każdym, nie wiem, rekwizytem, który miał się pojawić na planie, to wszyscy wykonywali naprawdę taką robotę na przekór sytuacji.
I żeby... pomagaliśmy sobie wszyscy. I to było fantastyczne. Nie było, że to moje, to twoje, tylko robimy. Taki entuzjazm, który nas wszystkich razem trzymał i cechował. Ja uważam, że to było wspaniałe. Do kogo mam wracać? Do nas. Cieszę się z tych rekonstrukcji niezwykle. Bywam jak tylko mogę tutaj i doznaję rozmaitych wspaniałych przeżyć. Uważam, że to cud. Jak w Kanie Galilejskiej, że w ogóle powstają te rekonstrukcje i gratuluję. Przypuszczałabym, jak tyle rzeczy nie można zrobić, tak te rekonstrukcje jednak idą. Co miesiąc się zdarzają i jednak zachowuje się film. Cieszę się, że jest na trwale zapisany, że jest oczywiście wyczyszczony i godny tego, żeby teraz pokazywać go, nie wiem, i w kinach, i w telewizji, i jego jakość jest już w tej chwili trwała. To jest szalenie ważne. Taśma filmowa się urywała, w związku z tym kabiniarze wycinali ten kawałek, wyrzucali, sklejali, no i film szedł dalej. I teraz taki film właśnie jest przenoszony na cyfrę. No i okazuje się, że więcej występowałem w tym filmie, no ale tak się stało, że gdzieś zniknąłem po drodze.